oskarżenia! O! Cześć. Cześć. Zrobisz balkon? Robiłeś balkon? Zrobiłeś balkon? Zrobiłeś balkon? Zrobiłeś balkon? Ale ładnie. Zaistniał taki problem, że podłoga, nie poległa podłoga jeszcze na poczekaj, leżącą. Poczekaj, widzę tutaj podłogę. Podłogę widzę tu. A co to jest za łączenie? Co? To jest specjalny korek, że jak podłoga pracuje, bo to sztuczna podłoga jak jest, to ona czasami pracuje, bo to jest obca podłoga i nie wiadomo jak obca podłoga się zachowa. To jest łącznik taki specjalny przy obcych podłogach, ale to Iwan ci na pewno to świetnie wytłumaczy. Dobra, krótko i na temat, tak? Balkon nie jest gotowy. Spokojnie. Strasznie się spociłeś. Czyżby cisza przed burzą? Iwan! Bo to specjalna jest, bo to jak te płytki pracują, bo ten blok jeszcze chodzi, bo to świeżo postawione jest. Witam. Cześć, siadaj do nas. Klęknij, nie, klęknij. Klęknij od razu, wiesz? Iwan, prawda? Co to jest? Korek. I czym go przykryjesz? Na klej. On jest przyklejony. A czym go przykryjesz? Czym przykryjesz korek, żeby to nie wyglądało tak, jakby wychodziłaby mi tutaj płyta OSB? Co będzie tu? Dlaczego to jest korek? Ja bym chciała, żeby to się ładnie łączyło, tak jak się ładnie łączy. Jedna podłoga przechodzi w drugie. Raz Szelongowska zdecydowała się na to, że jednak połączy dwie podłogi. Zada kłam swoim własnym stwierdzeniom, że zawsze powinna być jedna podłoga. I co? I ty mi dajesz tutaj korek. Marika, widziałaś takie, widziałaś? A weź zrób tak. Chodzi o to, że to powinno być o połowę mniejsze. No wiem, ale jest taki sposób, żeby tego nie widać. No jak nie widać? Wiesz co, jak tu, jak tak masz tak, nie? Patrzysz tak. A, to jest to. Kiedy decyduje się nagle na to, żeby podłoga była połączona, dwie podłogi łączyły się, to czy tutaj jest jakaś przerwa między moimi rękami? Czy widzicie tej przerwę? Nie. Nie, nie, nie! Zafugujemy. Ale no nie, no, no nie! No proszę cię, nie! Rozumiesz ją? Ale no nie! No, nie, czerwone nie, nie, nie. A nie mógłby takie pióro tutaj wystawać, takie tutaj, żeby to zakrywało? No nie chcę tutaj takiego korka! Iwan, ułożymy ołówki. Im bardziej jestem wkurzona, tym Darek bardziej rozkwita. To jest niewiarygodne po prostu. Ja nie wiem, jak ja bym miał jakiś ciężki wypadek albo coś, to on by stał obok i żartował, bo to jest Darek stolarz.